Witam serdecznie, z tej strony Karokser i zapraszam do kolejnego materiału z Gothica. Lecimy sobie teraz oddać list do Jana, a raczej oddać list i otrzymać listę z powrotną w celu wykonania testu zaufania u Diego. Len, uspokój się, spokojnie, nic ci nie zrobię. O czym powinienem pamiętać, będąc w kopalni? Uważaj na pełzacze. Im niżej zejdziesz, tym częściej możesz na nie wpaść. Te przeklęte stwory przychodzą chyba wprost z królestwa samego Beliara. Bez przerwy słychać, jak grzebią i kopią. Siedzą w ciemności i czekają na jakiegoś biednego górnika, z którego zrobią sobie obiad. Są bezlitosne i bardzo szybkie. Jeśli ci życie miłe, uciekaj stąd, ile sił w nogach. Prędzej czy później padnie i na ciebie. Bardzo to optymistyczne. Drake, co ty nam powiesz, kolego? Możesz mi opowiedzieć o tej kopalni? Stoimy teraz w głównym szybie. Na dół można zejść po rusztowaniach. Wszędzie dookoła kopacze wydobywają rudę. Musisz bardzo uważać na pełzacze. One też są wszędzie dookoła. Na samym dole część wydobytej rudy, przeznaczona do wykorzystania tutaj, jest od razu przetapiana. Oho. Dobra. Do zobaczenia. Chyba nie potrzebujemy więcej informacji na ten temat. Dobra. Kim ty jesteś? Santino. Handelek jakiś można z tobą? No, strzały, bełty. Ciekawego. To jest zwykły strażnik, to są jakieś skrzyneczki, ale raczej ich nie obrabujemy. Może odpalimy sobie pochodnie. Dobra, piekielniki. Kurczę, ziele. Ło, w ilości czterech. Tos. Piekielników, więcej rudy. Piekielnik. Dobra, tu jest jakiś szyb. Mam nadzieję, że nie spotkamy tych pełzaczy. Ale nie, dobra, na dole są ludzie. Więc chyba będzie git. Dobra, co my tu mamy? Strażnik. Brandik. A, to się nagadaliśmy. Popatrz. Pochodnia. Więcej piekielników. Jeszcze jakaś pochodnia. Kopacz, kopacz. O, ty leniu. Strażnicy nigdy mnie nie złapią. Co masz na myśli? Co masz na myśli? Pracuję tylko wtedy, gdy w pobliżu jest jakiś strażnik, który może mnie zobaczyć. Poza tym tylko sobie odpoczywam. I nie robią się podejrzliwi? Oczywiście, że tak. Wydobywam mniej rudy niż inni kopacze, więc muszę nadrabiać braki drobnym handlem wymiennym. Mam oczy szeroko otwarte, więc dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy. Masz może przy sobie trochę rudy? Jakieś 10 bryłek. No myślę, że dysponujemy taką zawrotną ilością. Jasne. Oto 10 bryłek. Dzięki. Idź do głównego szybu i zejdź na dół po rusztowaniu. Powinieneś trafić na dwie boczne jaskinie. W drugiej z nich jest strażnik i stary rozdrabniacz. Gdzieś niedaleko znajdziesz napój uzdrawiający. Tylko uważaj na pełzacze. Gdybyś potrzebował najświeższych informacji, zgłoś się do mnie. Na pewno będę mógł ci pomóc. Masz dla mnie jeszcze jakieś pożyteczne informacje? Jasne. A masz 10 bryłek rudy? Mam. Za taką cenę oczekuję czegoś naprawdę dobrego. W kopalni można znaleźć mnóstwo zamkniętych skrzyń. Glenn, jeden z kopaczy, na górze może ci dostarczyć parę wytrychów. O! Powodzenia. Cóż, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Dobra. I odblokowaliśmy sobie
możliwość zakupienia wytrychów w tej przepięknej kopalni. To się może przydać. Jako, że sprzedaję wytrychy, to może jeszcze ma jakieś info, gdzie takie wytrychy moglibyśmy dobrze spożytkować. Wydaje mi się, że... Przepraszam was, ale coś mnie w gardle drapie. Można by było coś tutaj fajnego podłapać. O, więcej kurczego ziela. Nie wiem, do czego mogłoby nam się przydać, ale lepiej mieć niż nie mieć. Siema, Glenn. Usłyszałem parę ciekawych informacji na twój temat. Słyszałem, że można tu kupić wytrychy. Słyszałem, że można tu kupić wytrychy. Skoro okazałeś się na tyle sprytny, żeby do mnie dotrzeć, możesz kilka kupić. To będzie 10 bryłek rudy za sztukę. I chyba tak zrobimy. Chcę kupić kilka... Kupimy sobie. Myślę, że z 10 wytrychów powinno być ok. Nie będziemy dawać żadnych napiwków. Dobra. Zejdźmy sobie na dół. Jeszcze tutaj jakiś piekielniczek się ostał. Tam byliśmy, więc zejdźmy na niższe poziomy tej kopalni. Okej. Snipes. Jak leci? Jak leci? Mam dla ciebie pewną propozycję. Spraw, żeby Aaron odczepił się od tej skrzyni, a zapłacę ci 10 bryłek rudy. Do zobaczenia następnym. No dobra, w sumie nie jest to jakaś wielka inwestycja. Zobaczymy, co się wydarzy. Aaron. Czym się tu zajmujesz? Czym się tutaj zajmujesz? Pilnuję, żeby kopacze tacy jak nasz drogi Snipes trzymali łapy z dala od mojej skrzyni. Oho. Przysłał mnie Jan, masz się do niego natychmiast zgłosić. Przysłał mnie Jan, masz się do niego natychmiast zgłosić. A czego ode mnie chce? Nie wiem. Nie wiem. Pewnie sam ci to powie. Inaczej po co by cię wzywał? Trudno. W takim razie zajrzę do niego. Trochę to łatwe było. Należy mi się 10 bryłek rudy. Należy mi się 10 bryłek rudy. I doświadczonko. Proszę, zasłużyłeś na nie. A, i jeszcze coś. Mam przy sobie klucz do tej skrzyni. Jak dla ciebie 30 bryłek. Dobra, kupimy. Wezmę ten klucz. Strata nie będzie dużo. Trafiła ci się nie lada okazja. Zastanawiam się, co ty z tego masz. Zawsze się cieszę, kiedy mogę dać przytyczka w nos któremuś ze strażników. Zresztą, gdyby znaleźli przy mnie rzeczy z tej skrzyni, byłbym martwy. Aha. Do zobaczenia następnym razem. A, jasne. Powiem wam, że raczej powinna nam się zwrócić ta inwestycja. Nawet jak się nie zwróci, to i tak na duży minus nie powinniśmy być. O, proszę bardzo. Uzdrowienie, piwko. Dobry biznes. Dobra, wypiszmy grę. Ojej, jak szybko tu się gra zapisuje. A pewnie dlatego, że to mała lokacja. Dobra, zejdźmy jeszcze niżej. Dobra, chyba jesteśmy na wystarczającej wysokości, żeby się cofnąć. Więcej krótszego ziela. Zapiszmy grę. Ulbert. Co się znajduje w składowisku? Co się znajduje w składowisku? Nie twój interes. Czekajcie, zapiszmy grę. Założę się, że zaschło ci w ustach od tej ciężkiej pracy. Jeszcze jak? Chętnie bym się czegoś napił. Może mógłbyś mnie czymś poczęstować, co? Myślę, że coś dam radę. Proszę bardzo, na zdrowie. Ręka, ręka myje. Pamiętaj, Ulbert.
to jak ze składowiskiem? Z składowiskiem? Jest tam coś ciekawego? Kilka skrzyń, w których przechowujemy zapasy. Niestety, gdzieś się nam zapodział klucz. Zapodział? Założę się, że to sprawka Alefa. Temu człowiekowi nie można ufać. O! Dobrze wiedzieć. O. Trochę ryzykowne było to, ale... Ale my wiemy, gdzie jest Alef. Dlaczego pan od razu nam nie chciał powiedzieć, czy dysponuje pan takim cennym kluczem? Oj, same biznesy. To powinniśmy być w roli merchanta, a nie jakiegoś wojownika tej kopalni. Mimo, że mamy nawet nie... Znaczy, uzyskaliśmy tytuł przez chwilę Nosi Wody. To było naszym największym awansem do tej społeczności całego, do tej górniczej doliny. To chyba jesteśmy jedną z najbogatszych osób na ten moment. Patrząc przez pryzmat ilości bryłek, jakie posiadamy. Albo przynajmniej jesteśmy w czołówce. Oczywiście nie wliczam w to ten wielki kopiec rudy magów wody. Alef. Ja tu usłyszałem ciekawe rzeczy. I mam do ciebie sprawę. Wiesz może coś o kluczu do skrzyni? Wiesz może coś o kluczu do skrzyni ze składowiska? Cóż, to zależy. Od ilości bryłek rudy, które jestem gotów zapłacić? Szybko się uczysz. Dobra. Kurczę, boję się, że jak wyjdę... Dobra, zapłaćmy 50 bryłek. Niech stracę. 50 bryłek to chyba uczciwa cena. Jesteś bardzo hojny. Oto klucz. Weź też ten pierścień. Zawsze przynosił mi szczęście. Serio? Dostaliśmy jeszcze pierścień? Co to za pierścień? Do sił! Ja nie wierzę. Co za biznesy się tu dzieją? Pierścień siły i klucz do skrzyni, w której pewnie równowartość tego towaru, który tam będzie, będzie znacząco powyżej samych 50. Jak sam pierścień jest warty u NPC, to chyba to jest połowa ceny, czyli 80 sztuk. Ja nie wiem. Wszyscy tacy kurczę hojni są. Ale na pewno z tego tytułu narzekać nie będę. Dobra, lecimy sobie dalej. Wracamy na dolne poziomy. Oj, ale bym się tutaj zabił. Dobra. Drabina w dół. Okej, zapiszmy grę, żeby nie zepsuć odciągania Alberta. Ulberta. No, tutaj chcemy sprawdzić, czy zgadza się wasz stan zapasów. Słuchaj, Jan i pozostali siedzą teraz na dole i zajadają się pieczonym mięsem. Co? Beze mnie? No nie, już ja im pokażę. Przepuść mnie. Pędź i gnaj tam. Jak tak może być? Że ty tutaj taki strażnik. Pilny, konsekwentny, czujny. Głodem przymierasz, a oni się obżerają. Dobra. Pierwsza skrzynia. Ognisty pocisk i światło. Szału nie ma, ale płakać nie będziemy. A w drugiej skrzyni. Ohoho. To niezła inwestycja. Sporo tych magicznych zwojów dostaliśmy. Dobra, tylko teraz pytanie, czy oni się na nas nie wkurzą? Kopacz. Hej ty! Jeśli jeszcze raz spróbujesz wystrychnąć mnie na dudka, pogadamy inaczej! Zrozumiano? Dobra. Nie zgubiłeś przypadkiem klucza do swojej skrzyni? Zgubiłeś przypadkiem klucza do swojej skrzyni?
W rzeczy samej. Nawet nie chcę wiedzieć, skąd wiesz o jego istnieniu. Ale dam ci 20 bryłek rudy, jeśli mi go oddasz. A co tu się dzieje w ogóle? Oto twój klucz. Tak, to ten. Masz tu swoje 20 bryłek, zgodnie z umową. Ale w przyszłości radzę ci uważać. Od tej pory będę cię miał na oku. Dobra, no i idź. Alberto. Pandelek. Jasne. 50 rudy masz. Dobra, to może wykorzystajmy to. O kurde, ile to warte. Dobra, ciekawaną maczugę na pewno będziemy mogli. O, za dużo pieniędzy. W ten sposób. Ile to jest wszystko warte? Dobra, może sprzedamy 5 strzał. Dobra, przyjmę wszystko. Dobra, Jan. Mam do ciebie sprawę. To ty jesteś Jan, szef tej kopalni? To ty jesteś Jan, szef tej kopalni? Tak, to ja. A to moja kopalnia. Więc lepiej nie próbuj niczego głupiego. Oczywiście. No dobra. Nic mi tego biegu. Nie powiesz raczej. Mam odebrać listę. W porządku. Oto i ona. Powiedz im, żeby się pospieszyli z dostawami. No bo może... Myślałem, że tutaj poruszymy tę kwestię. Może jakiś ciekawy wątek polityczny będzie? Oczywiście kopalnia należy do starego obozu. Ale tutaj pod ziemią jest tylko jeden szef. Ja. Mhm. Możesz mi opowiedzieć o wydobyciu rudy? Kopiemy dniem i nocą. Dzięki temu wydobywamy około 200 worków rudy na miesiąc, plus jakieś 20 worków, które od razu zostają przetopione. Z rudy, którą dostarczamy królowi, można by wykuć oręż dla nierada armii. Słyszałem, że ruda ma właściwości magiczne. Słyszałem, że ruda ma właściwości magiczne. Opowiedz mi o tym. Tak, nasza ruda rzeczywiście posiada właściwości magiczne. Wykuta z niej broń nigdy się nie psuje. A miecze i topory są ostrzejsze niż te wykute ze stali. Każda armia wyposażona w taki oręż ma poważną przewagę w boju. Rozumiem. Dobra. Rozejrzyj się. Nie sprawiaj żadnych. Jeszcze zajrzyjmy sobie na niższe poziomy tej kopalni. Może coś ciekawego uda nam się tu znaleźć. Nie chciałbym być teraz. No, jacyś strażnicy. Od razu. Masz mi coś powiedzieć o pełzaczach? Co mi powiedzieć o pełzaczach? Te bestie muszą mieć gdzieś tutaj swoje gniazdo. Gdyby udało się je znaleźć, moglibyśmy wytępić je za jednym zamachem. Dobra. Niech śniący zawsze będzie z tobą. No, widzimy tam te pełzacze. To nie są chyba przeciwnicy, z którymi chcielibyśmy się mierzyć w tym momencie. Kopacz. Piekielnik, tu jest strażnik. O właśnie, to chyba tutaj mieliśmy znaleźć ten napój. Trochę roślinek. Dobra, zapiszmy grę. Więcej piekielników. Nie spadnij. Nie spadnij, bo będzie źle. A, można sobie przejść. O, jest napój, o którym mówił. Napój, kilof. Bryłka rudy. Czy coś tutaj na górze jeszcze znajdziemy? Nie, nic tu nie ma. Okej. Okay. Dobra. I możemy chyba wracać. No tam na dół nie chcielibyśmy spać, bo pierwsze byśmy się zabili, a jak my byśmy się nie zabili, to by nam pełzacze pomogły.
Okej. Zobaczmy, co tam dalej. Znajdziemy ciekawego. Strażnik. Kopacz, kopacz. Nic ciekawego. Kolejni strażnicy, zwykli kopacze. Kopacz, gorna kosz. Dawaj, łysy, pogadamy. Co ty robisz? Co tu robisz? Poluję na pełzacze. Możesz mi opowiedzieć o sposobach polowania na pełzacze? Przy łowach na pełzacze obowiązuje tylko jedna zasada. Gdy jakiegoś zobaczysz, rzuć się na niego czym prędzej i spróbuj go zabić pierwszym ciosem. Walcz bez strachu i zabijaj bez litości. No, powiem ci. Dobra taktyka. Gornawid. A ty coś mądrego powiesz? Niech nadejdzie przebud... O, to faktycznie. Mega przydatne informacje. Zapiszmy. O kurde. Dobra, w tył zwrot. Jest garb. Co tu robi ten ork? Co tu robi ten ork? Złapali go nasi strażnicy. Od tej pory pracuje dla nas. Przecież nie jest nawet skuty łańcuchami. Czemu po prostu nie ucieknie? Raz spróbował. Strażnicy tak go urządzili, że nie mógł się ruszyć przez parę tygodni. Od tej pory nigdy więcej się nie buntował. Mhm. Ale więcej piekielników. Dobra. Chociaż w sumie... Co tam, spróbujmy sobie jednego takiego pokonać. Nieźle. Wow, 130 expa, ale nic nie możemy z niego wydobyć. Dobra. Próba zakończona sukcesem. Czy jesteśmy w stanie walczyć już z takimi pełzaczami? Ale wiem, że z nich coś... Można jakieś płytki albo coś wydobywać, dlatego na razie sobie... Darujemy. O, jest wąż. Panie wężu. Tutaj. Podobno jesteś hutnikiem. Podobno jesteś hutnikiem. Widzę, że bystry z ciebie chłopak. Możesz mi dać trochę rudy? Możesz mi dać trochę rudy. Jeśli dasz mi coś w zamian. 750 bryłek, dobra. Czysty alkohol, oddajmy. Talerze, pazury, kubek, sadło krotoszczura, kły, skrzydła krwiopijec. Dobra, szpony topielce spod tamy możemy ci sprzedać. Kurcze ziele, bonus do many. No proszę. Możemy szynkę chyba sprzedać. Pierścień życia na pewno. Te zwoje myślę, że możemy opylić. Światło zostawimy. Światło może się przydać jak najbardziej. Dobra, jesteśmy z tych najdroższych rzeczy. No i pięknie. Boże, ale my jesteśmy zarobieni. Przepraszam, coś mi w nosie zakręciło. Dobra. Czy tu coś jeszcze ciekawego można znaleźć w tej kopalni? Strażnik, kopacz. Kolejny ork. Zwykli kopacze. Krucze ziela. No okej. Lecimy sobie na spokojnie.
Ashgan. Jak leci? Jak leci? Pójdzie. Tak długo, jak nikt nie będzie próbował otworzyć tych drzwi, nie będę musiał wdawać się w bójki. A fajną zbroję ma. Co szczególnego za tymi drzwiami? Pełzacze. Wielkie, paskudne pełzacze. Całe mnóstwo wielkich, paskudnych pełzaczy. Oho. Chyba nie przepada za pełzaczami. Dobra. Chyba zrobiliśmy wszystko, co było do zrobienia w tej kopalni. Więc ja tutaj zrobię cięcie i widzimy się na samej górze. Dobra. Jesteśmy na zewnątrz świątyni. Znaczy świątyni, kopalni. Ktoś tu na nas czeka? Kim wy jesteście? Gorna Dark. Cześć, dokąd się wybieracie? Cześć, dokąd się wybieracie? Zabieramy wydzielinę pełzaczy zdobytą przez naszych braci w starej kopalni do Korkaloma. O. Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję wydzieliny. Co to za wydzielina? Co to za wydzielina? Pozyskujemy ją z wnętrzności pełzaczy. Przy odrobinie ostrożności można wyciąć ich gruczoły jadowe. Możesz mnie nauczyć pozyskiwania wydzieliny? Możesz mnie nauczyć pozyskiwania wydzieliny? Proszę bardzo. Pełzaczy? Oczywiście. Natychmiast po zabiciu potwora wytnij jego gruczoły jadowe. Tylko pod żadnym pozorem nie wolno ci ich uszkodzić. Dobra. Po co Korkalomowi ta wydzielina? Po co Korkalomowi ta wydzielina? Z tego co wiem, przyrządza z nich napój, który zwiększa magiczne zdolności nowicjuszy. O, proszę. Przygotowujemy się teraz do wielkiego przyzwania, więc potrzebujemy jak najwięcej tej wydzieliny. Przy pomocy tego napoju nowicjusze przywołają śniącego. Czy macie już wystarczająco dużo napoju? Czy macie już wystarczająco dużo napoju, by przywołać śniącego? Niestety. Nasi myśliwi polują na pełzacze dniem i nocą, ale wciąż nie mamy dość wydzieliny. Dobra. Pamiętacie? Lares chciał informacje dotyczące tego, co się dzieje w tym. Co się dzieje w obozie na bagnie. Więc to mogą być cenne informacje. Kurczę, wiecie co? Przydałoby się jakieś wyrko. To jest trochę ciemno. No ale chyba tak tutaj nie uraczymy. Zapiszmy grę. O! I w sumie jak będziemy zmierzać do starego obozu, to czyszcząc las będziemy mogli zawitać do Draxa i do tego drugiego Radforda, czy jak on się tam zwie. W jakim celu? Uczenia się pozyskiwania tutaj różnych trofeów z potworów. Dobra. Halo. Okej. Pięknie. Dziękujemy za kolejną partię skrzydełek. Tak, bo mamy 10 punktów nauki. Mamy. Więc nie powinno to stanowić dla nas jakiegoś problemu. Ten jaki nieogarnięty w ogóle. Zabijam jego towarzysza. On nawet się nie zorientował. Dobra. Idziemy dalej. O, kryte szczurki. Bardzo chętnie. Trochę takie nieogarnięte. Dobra, tam już chyba nie ma żadnych potworów. Tutaj również niczego nie dostrzegam.
Kurde. Dobra. To chyba wszystko, co tutaj chcieliśmy pozabijać. Więc udajmy się do Radforda i Draxa. Niech nas nauczą. Czekaj, to się już więcej nie powtórzy. Dzień dobry. Czy wielu wpraw w każdy? Raz. Dwa. Trzy. Dobra, mamy cały komplet umiejętności, które pozwalają nam chyba już wszystko kurować i pozyskiwać trofea, albo przynajmniej większość. Więc w sumie mam plan. Tam na początku gry, jak sobie tutaj zabijaliśmy ścierwojadki, były jakieś wilki koło kopalni. Znaczy koło jakiejś jaskini, a nie kopalni. Więc moglibyśmy spróbować tam zajrzeć. O właśnie, tylko dużo tych wilków. Nie wiem, czy sobie poradzimy, ale dobra, spróbujemy. Dobra. Dawać wilki. Dobra, easy. Pięknie. Kura, dwa razy kły. Jestem zadowolony i to bardzo. Teraz pytanie, czy tam coś jeszcze w środku jest. Dobra, zapiszmy grę. Nie, niczego tu... No właśnie, niczego tutaj nie ma. Po co ja przybyłem w ogóle? Tutaj? Poniesiesz tą pochodnię? Dobra, widzę, że nasza postać olała kompletnie tę pochodnię. To jest w sumie jeszcze jedno miejsce, które możemy odwiedzić przed wejściem do obozu, a mianowicie tutaj po prawej był wilk, który strzegł jakiś skrzyń i chyba jeszcze do tego krwiopijce, więc pieniądze, pieniądze, pieniądze. O właśnie, zapiszmy sobie grę. O właśnie, tam jest ten wilk, a tu są krwiopijce. Dobra, krwiopijce załatwione. Jagódki. Wilczek. Łatwo poszło, znaczy nie zorientował, że do niego podbijamy. Prawo, 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 lewo, prawo. 25 bryłek, 12 mięcha. No i wytych nam się zwrócił. Dobra, zapiszmy, jakby nam fenomenalnie źle poszło z tymi skrzyniami. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Dobra. 10 strzał. No dobra, powiedzmy, że i tak na plus wyszliśmy z tymi wytrychami, to nie ma co wczytywać. Okej. Okay. Zmierzamy sobie spokojnie w stronę obozu. I będziemy chcieli porozmawiać z Diego, ale uważam, że to jest odpowiedni moment, żeby zakończyć ten odcinek.
Zachęcam was do komentowania i oceniania materiału. Ja tymczasem się z wami żegnam. Trzymajcie się, do następnego. Siemano.